spowodować, aby ośrodek, który nie przewozi prądu, zaczął taki prąd przewozić. I takim ośrodkiem najprostszym jest tutaj, ma kolega zlewce, zwykłą destylowaną, czystą wodę. Włożymy dwa takie pręty, które połączymy przez żarówkę ze źródłem napięcia i proszę zobaczmy, co się dzieje. Żarówka nie świeci. Spróbujmy zebrzeć je tutaj. O, teraz świeci, prawda? Proszę tą łyżeczką wsypać tym otworkiem odrobinę tej soli do środka. O, wystarczy. No i poczekaj. I proszę zobaczmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, tam coś ciemnego wkoło tego druciku zaczyna się pojawiać. Może zwiększy jeszcze prąd. O, proszę. Taka czarna plama tutaj, to dobiegają właśnie jony miedzi. Ulegają neutralizacji i powstaje taka gąbczasta masa. To jest właśnie miedź. Jony SO4 zaczynają reagować z miedzią i proszę, jakie zamieszanie tam się robi teraz. To już widać. Tam zachodzi reakcja chemiczna. Ale w wyjątkowym wypadku przewodzi. Znacie wszyscy piorunów. Ładowanie atmosferyczne. Skąd się biorą? Potężne, silne pole elektryczne powoduje, że jeżeli gdzieś tam się pojawi jakaś ładowana, inaczej można spróbować wytworzyć tak silne pole elektryczne, że podobnie jak w atmosferze, też popłynie w powietrzu prąd. Przejdźmy może w tą dalszą część sali. Mam taki wąż, który połączyłem z tutaj stojącą obok pompą i będę to powietrze z wnętrza usuwać. O. Uważajcie Państwo, co się dzieje. Jeszcze nic. Uwaga. Cały czas napięcie jest podane. Wewnątrz się nic nie dzieje, ale tak powietrze robi się coraz to rzadsze. Ciśnienie spada. I co mamy? Zaczęło świecić. Wewnątrz tej rury popłynął prąd elektryczny. Dlaczego? No nawet ta mała ilość naładowanych cząstek, która gdzieś tam się pojawiła.